Witam, witam widzowie. Jest ze mną Lord Markus oraz Griminox. Siema. Siema. Będzie mapeczka krater. Ja jestem. No wiem, wchodzimy o niego. Ten. No. Zmień kolor. Możesz i wchodzimy. O, to się ich się bierze chyba. Nie, nie wzięła, będziesz, bo nie mówię. Znaczy no... To mi te. No i co mam tutaj do roboty? Tutaj mamy generalnie walkę z umarłymi demonami i kultystami. Do środka, tam gdzie jest portal. Tak normalnie jakbyś przychodził krater w podstawce, tylko trochę skrócona wersja. No to dobrze. Niestety nie udało mi się otrzymać tego pancerzyka całego, także... Tak, on patrzy. Kejna z tym mieczem, nie? Zobaczcie, jakie mini łapki otrzyma miecz u Tytana. To? Musi być bardzo silny. Zakon, patrzaj, jak on uderza, pyk! Jak to? Co? No, Kejn, zobacz, tym mieczem. Ten duży mieczem używa. A no tak, tak, tak. Może powinien mieć problemy trochę, no. Ale jest silny, jak stało. Mauzoleum jakieś. Ogólnie ten miecz możecie kupić w zachodniej gardzie. Znaczy właśnie nie kupowałem żadnych przedmiotów, bo... Trochę szkoda mi było kasy niby. O i zobacz, pokaż naszych głównych bohaterów jak wyglądają w tym zestawie. No, jak błogosławieni z... Jak waca smoków, nie? Ej, dziwne, że tobie w ogóle się nie udało tego zdobyć, bo generalnie po pokonaniu tego wcielenia powinieneś to dostać. I to właśnie przed nagraniem... Przed ogólnie graniem właśnie, robiłem tą mapę jeszcze raz, no i pokonałem, ale ci wysłałem na Discordzie, u mnie na kanale, tak, no. Że pokonałem błazna sam na sam i nic nie dostałem. Nie, mi błędy normalnie pokonałem. Jakieś błędy zawsze muszą być niestety. A zwykle u zakona, no niestety, no ale chociaż masz inne zestawy, nie? No ale... Krywo, to może ci się uda. Na przykład brakuje dalej, na przykład do zestawu... Sprawiedliwych, na przykład broi brakuje. No może za tego prorok. Użyłem sobie czar taki, to wszystkich zatrzymuje. A. Myślę, że się ogra już mi. Nie, ale to taki czar zjebany. Jeden przeciwnik w szmotach będzie taki czar używał, żeby się uleczyć. To jest chyba specjalnie po to, żeby czekać jak przyjdą posiłki chyba. Coś dwa to długo trwa. Przez mniej więcej 15 sekund. Boski rozkaz to jest, nie? Mana się odnowiła, to nie jest takie złe w sumie, nie? Jak masz mnie bo, bo ja mam właśnie boski rozkaz u babeczki, u wichury. To jest właśnie boski rozkaz, nie? To właśnie mam jednego medyka, niestety. Ja mam niby trzech. To masz dobrze. Jeden medyk to za mało. Jeszcze ona ma poziom 24, to ma standardowe te moce. Nie mistrzowskie. O, chociaż jakieś doświadczenie. Chociaż jakby dodali jeszcze z 2-0, to bym był szczęśliwy. Na wieżyczki? A, doświadczenie. Nie, myślałem, że życie doświadczenie. Rozgardałem się tak dużo. Ale nie, chociaż wieżyczki, chociaż twórcy postarali się mniej. No to jest mało dosyć po życiu. W przeciwieństwie do innych. Przeciwnie to mam pojęcie, jest drugi. W którym wystąpi na mapie? Ale ja już nie miałem okazji oglądać. No to tak schodzi mi z czasem. Nawet zakon dał takiego fajnego mema jako krasnoluda. Zresztą widziałem jakieś urywki, na pewno na jednym. W kilku tam odcinkach. Ale całego nie oglądają. Dużo skrzydeł nocy jest. Nie, to normalna ilość mocy. Jeszcze zobaczymy. Macie ustawionych na pociski żywiołów? Mhm.
chcecie iść górą czy dołem? To mi nie wiem. No to w sumie to jest tu teraz faza nie umarł i tak te dwie ścieżki do góry prowadzą. No to ja mogę iść górą. Dobra, ja też pójdę górą. Wszyscy poszliśmy górą. No i tak będzie musiał. Bo tu mamy, zobacz, tropicieli obok. Dobra. Widzę, że założyłeś sobie koronę za konie. To już w tych... W laboratorium Malakaja już miałem. Jak na króla przystało i nawet pancerz jak król. No. Taki król Gareth chyba mi to zbrojenie? Jakoś tak. Czy to nie było? Co? Król bym powiedział bardziej. Ja nie pamiętam. Ile ich jest? Burza ognia. A przynajmniej dobrze, że chociaż tu się nie pomnożyli. Tylko jest normalnie. No, całe szczęście. No, kultyści są wkurwiający. Strasznie dużo HP ci kultyści. No, zarobiłem to strasznie. Nie wytrzymałeś dużo takie HP. Przedłużenie trochę walki. A spodziewaj się, że ostatnia mapka jakby fabularna tutaj to będzie jakaś łatwa? Nie, nie spodziewałem się tego. Chodzi o to, że po prostu bardzo wytrzymałem przeciwnicy. Zawsze. Bywają gorsi. A tam lata się po tym tropicieli, żeby? Co? A się wraca po tym tropicieli tam, co zostali na drugim boku? Masz się wrócić. Masz się wrócić. Że możesz. Nie przekręcaj, kolego. A my tu mamy szkieleciki. Mauzoleum. A przynajmniej dwóch teraz, tylko kultystów, reszta to magowie. Tutaj też bida ze skrzynkami. Chociaż przy bazie by postawili coś przydatnego dla bohaterów, co mają 24 level. Szukacie, banda złodziei. I tak miałem sporo złota, które zdobyłem, żeby sobie iść później coś kupić, dlatego mam ten miecz. I inne części, które sobie kupiłem do bohaterów. No. Też sobie zakon i Grimli ulepszaliście? No, ja też nie kupowałem już pan. Próbowałem stworzyć tam rzecz chyba. Trochę Kane'a tylko ulepszałem. Ale za bardzo nie kupowałem nic nowego.
ani nie tworzyłem. Nie ma. Ma funduszy? Nie, tylko po prostu tak na razie tak trzymam po prostu te... I mam tych pieniążków sporo, mogę też posprzedawać niektóre zbędne rzeczy. Chcę spróbować coś stworzyć, bo w sumie poziom 30 już mamy, no to może by coś się pobawić tam już. Tworzenie tych rzeczy. Bo 31 zakup, bo udało się. Nie ma szans. No chyba ciężko będzie. To jest niemożliwe. Zdobyć 31. Weźmy pierścień. A ja zdobyłem sztylet i hełm. Dobra. Weź pomóż Gimliemu, tam dużo tych jest duchów, magów. Akurat oni są przynajmniej znośni niż tacy władcy kryp, bo zobacz, oni nic w sumie nie robią. Ja jestem ciekawy, czy ten zestawy pancerzy były normalnie, jakbyś przechodził czas mrocznych wojen, tryb gry swobodnej. Bo to są w sumie pancerze z władca smoków. Ten, jeszcze miłosierdzia. Gdybyś grał w normalną podstawkę bez władcy smoków, to miałbyś, nie wiem, ja mam na przykład buga z ognistą kuźnią. Pokaz w scence w ogóle gra nie rusza i tyle. Władcy smoków mi normalnie wszystko działa, więc bez problemu. Ale jakbyś grał na nowo, to pewnie byś wszystkie zestawy zebrał. No nie wiem. Łowcy. Ile minut trwa odcinek zakon? O kurwa, nawet nie włączyłem ze stopera. Nic. Powiedzmy, że 10 minut może. Może więcej, może mniej. Ja nic nie wiem. Krater nie powinien być. Krater nie powinien być jakiś długi chyba. No, raczej nie. No, ogólnie przejdziemy tutaj, gdzie te golemy i tutaj w dół. Jeszcze tu mamy u góry bazę jedną. 23 lewy. Kultyści. Ja i kultyści za nimi. Najpierw wybijemy szkieleta. Burza ognia i mroczny strumień. Dwa najprzydatniejsze czary. Grimli pewnie użyjesz tego zatrzymania, nie? O co? No właśnie dużo mamy mam. Ciekawe, czy wieżyczki by nas wtedy atakowały. Raczej nie. Zresztą traci ten budynku, ale mało chyba. Trójkę grałem tylko przez chwilę, udało mi się tylko dwa budynki zrobić. Co? Na kadrze mi się udało tylko dwa budynki zrobić, bo ja robię te screeny budynków, później daję. Mhm. No i co się stało? Byłem w frakcji Grimli, krasnoludki. No. Zobaczyłem tego jeźdźca jakby na Krecie, to już w ogóle. Jeźdź sakretów. Ja nie wiem, czy dobrze go przeczytałem, bo jeszcze nie sprawdzałem ogólnie nazwy. Na razie tylko budynki stawię. Przynajmniej lepsze wieżyczki, jak to było w tym memiku, który... Nie mogłeś stworzyć największy boss, najtrudniejszy, wieżę z siedmiu ogrodów. A chuj.
No to, to masakra. Biliśmy wieżę i biliśmy i... Zakon by poszedł do McDonalda i by nie... No, dokładnie. Dajecie sobie radę z tymi kultystami? No. A sporo mam odporności dzięki temu zestawowi na pociski, lód, ogień, moc metalna. Ciebie było chyba rób coś robić tutaj. Zobaczymy. O! Co się męczy? Mówię o pożyczeniu. Dopiero czeka, została nam jeszcze jedna baza. Nie umarłych, żeby rozwalić. Czy mają golem brotę, mają mało wytrzymałości, żołnierzy, kultyści? Gdyby to był jeszcze golem mrozu, czy tam ognia, to by miał, to byłby lepszy i trudniejszy, chociaż jakieś wyzwanie by było. Jeśli golemy ziemi błotne, czy gliniane są słabe. Przynajmniej masaż błoty sobie może zrobić. Bo maseczka przynajmniej. Zakon pewnie już w ekwipunku coś szuka. Mhm. Ja bohaterów, bo tak mają czasem mało HP i w ogóle mało many. A masz coś, żeby im dać takiego? Coś im tam dałem. Po pierwsze nie muszę zobaczyć amulenty ewentualnie. Szkoda, że nie można tutaj chociaż się wymieniać tymi przedmiotami, co mamy w ekwipunku. No to byłoby dość ciekawe właśnie. Bo gdyby było, to bym ci dał tą szatę wpływu dodatkową, co zdobyłem, i ten pierścień. No ciekawe, czy jakbyś na przykład był w zachodniej gardzie ze mną, to mógłbyś ją sprzedać, a potem ewentualnie mógłbym ją kupić. Byłoby to specjalnie przetestować. Trzeba by było przetestować na zwykłym najpierw przedmiocie. Czy można tak zrobić? No właśnie. Się nie przyda kogoś innego. O, zwykłe demoniki. Chyba nie takie zwykłe, bo są to czerwone. O, te latające, plujące ogniem też są. Chyba nie takie zwykłe, są te takie czarne jakby. Pytałeś kiedyś o ten ołtarz, to proszę, masz. Plugawy ołtarz to jest.
Jakieś wieża kościanego muru? No. Bo są dwie różne wieże. Jest wieża chaosu z Uramgori i jest wieża kościanego muru. Kościanego? Chociaż... Jo, to jak z krateru, tylko nie jest w kształcie czaszki, jak powinien być. Czyli kościelny z nami walczy. Wszystko jasne. Bo trzeba dawać na składki. O? Wszyscy u was żyją? My tak. Jest okej. Okay. Jakiś katalski topór. Tak, ono minął i siedzą w skrzynkę. Trzeba i ty zbierasz skrzynki. Złodzieju. Mówi to złodziej, który pierwszy postawił na moim terenie w kopalni. No a ty postawiłeś pierwszy na innym mapie, kolego. I to zawsze tak było. Ładnie. Nie zawsze. W ogóle wieża kościanego muru coś robi? Nie, po prostu sobie jest. Macie pancerzyk, amulet i jakąś tarczę, może się wam przyda. To mam też tak dziwnie od przodu, tak miałem wszystko. One mają poziom 5, użyjmy po prostu erupcji, jeżeli macie. Nie mam, nie chyba. No nie posiadam. Dobra. No to rzeczywiście musimy mieć dużo życia. Kurwa, nie to, ja pierdolę. Chciałem służyć tego. Kurwa w niej oznaczyło mi postać. Parę mi podchodzą, to jeszcze sobie zatrzymuję. Takie trochę dziwne, bo to zatrzymuje naszą armię. Sojuszników. To jest takie pasywne, wiesz. Bo to jest dlatego, jakbyś był w niebezpieczeństwie, czekasz sobie, czy się odnowi. Ma na pewno takie to. No, byliśmy w niebezpieczeństwie, Grimli. No. Już były takie plotki. Dobra, a góra czy dół chcecie iść? Wiem. Może Mr. Golez nam powie, bo to jest... Jak w tej piosence nic całej. Pole, with the pole. On mówili górowie, jak on ty jeszcze tej nowej. Ich nowej. Chociaż już starej, to niby nowej. A kto się prezentuje? Ciężko powiedzieć. To w sumie dobry pomysł, zakon. Ty pójdziesz od dołu i ich rozwalisz my od góry. No właśnie, przeważnie muszę za ciebie myśleć. Oho, pierwszy to powiedziałem. Bo
może powiedziałeś, ale ja to zrobiłem już wcześniej. Czy jest coś tu za koń, co ci brakuje na tej mapie generalnie poza skrzynkami? Chyba nie. Interesujące fabuła. No i co, chociaż nie. Jak to demony. Też takie dźwięki wydają. Dobrze, że nie to być jak ci, jak smokowce. No. Albo który demon jest lepszy? Ten z jedynki, taki pomniejszy demon, czy ten szponiasty demon lepiej wygląda? Raczej z jedynki. To mają lepsze. No, a też wolę z jedynki, bo jakoś... Szczególnie Ulatker wyglądał spoko. Ulatker. Ja widziałem ten odcinek z Bruzdy Zakon, jak komentowałeś. Orki mają kamień w budynkach, a nie zbierają kamień. No. Chyba, że można... Kiedy to było? Chyba, że można by było to zmienić w edytorze, żeby zbierali kamień. No i później trzeba się pierdolić budynkami. My teraz mam jakąś taką zbroję, która wygląda jak królewska. Ulf będzie to zdrosny. Jo, i co jeszcze wpisz w nazwę Król Ulf. No, kultyści poziom 25. Elegancko. Jo. Czysta robota. Incoming. Guards. Guards. O, krew smoka. Pyk. Tutaj się właśnie bawię trochę ekwipunkiem, no także no trochę mi schodzi. A ilu ci jeszcze bohaterów zostało? Tam tylko szef do tego, do ubrania, można powiedzieć. Co z nią robiłeś? To szep. W kamieniach sądu powiedziałem. To jak w tym odcinku w twojej mapie. Nienawistny dźwięk. Ile odcinek już zakon? Bo to już jest prawie końcówka. Wystarczy, że tu przejdziemy i już jesteśmy blisko. Na superze mam 16, ale tam licząc po tamtejsze, no to nie wiem, gdzieś pewnie trochę dłuższy będzie spać. No nie wiem, no zobaczymy. Więc jak już do końca, no to do końca, nie? Kurwa. Pan jebany. Kurwa, próbujesz, żeby mi podejść bliżej, to... To mi kurwa jakby blokują się, czy coś. A dzieci się blokują. Nie wiem, na tekstury chyba. Chciałem użyć burzy ognia, nie? Ty cię zabić wrogo. Nie mają zasięgu stąd daleko. Czekaj, użyję erupcji na tej wieży. Jakieś amulety, hełmy. Młotek. Hełm. Następni kultyści. Sztylety. Różdżka. Topór. Tarcza. Chodź. Tyle skrzynek jakby było w tym... W tym miejscu, w tym modzie, to... Było coś do życia, nie? No. Jeszcze może za proroka coś dostaniemy. Oby część zestawu sprawiedliwych. Chodzi o oszukaństwo. Oszukała nas banda tu ludzi.
No ciebie tak, bo nie dostałeś zestawu maga. No dokładnie. To takie niesprawiedliwe. To no ale cóż. No bo pokonałem tego proroka potem samemu znowu. A no tak, no. No i po pokonaniu go no nie dobyłem tego pancerza całego. Dziwne, ja podszedłem tam jeszcze raz. Nie, nie będę ja, dziękuję, nie chcę jeszcze. Nie wiem. Co będziesz jadł? Jeszcze dostał kebabik, ale pewnie już jest zimny. No. Zacząłem nagrywać, montować. A ile dużo ci zostało odcinków do tutaj do dodawania na YouTube'a? Dużo, kolego, dużo. Chuj. Z Gimim nagrałem 8 odcinków. No. Ale to będzie taka niespodzianka za parę dni. Aż 8? No. Tak wyszło. 4 mapy. Tak zwane testowe. Miło, twoje mapki? Nie. Akurat nie moje. Troszczkę. Zobaczę, co tam zebraliście. One się pojawią i tak wcześniej niż ten odcinek. No to mniej więcej po kolei wystawiam. Jak się nagrywa dniami, to tak właśnie wystawiam te odcinki. Zobaczmy i ten prorok. Prorok. Nie, prorok jest jeden. Dalej magowie. Zobacz, zakon ile on ma życia. No, czy 30... No, fuj. Dobra, pozbywamy się burza ognia. Okrzyk bojowy, mroczny strumień, salwa, wszystko, kurwa. Prorok, ty gnoju, dawaj mój zestaw. Prorok, chuja dostaniesz. Tam rzucił na bohaterów do przodu. Tam, komu Mordekaj padł? I Kane. Jankowi. Mam się ich leczyć, ale to sik. No oni są za blisko tych magów. Zaraz tam kula ognia ich trafi, albo wieża i tyle będzie. No mi też padają. A ile straciłeś? Pech. Kurwa. Ale jeszcze straciłem medyka jedynego. A ci kultyści jeszcze są. To co? Szybki odwrót, żeby wskrzesić? No tak, żeby tym Jankowi wskrzesić jeszcze. Dobra, padli. Remagowie. Staraj się wskrzesić tej Janka tej. Na proroka. Daj coś pożytecznego proroku. I tam Grimi? Masz się jakoś tam? Halo? To mnie wyrzuciło z gry na ampulki, przez co zginęliśmy większość czasu, bo nie zdążyłem użyć burzy ognia. Właśnie nie wiedziałem właśnie co się dzieje. Te pierdolone słuchawki, kurwa. Udało się. Jakiś... Zobaczyłem, czy coś No, dostaliśmy wpis. Wcielenie, Bóg znowu śpi. Wróć do Ili. Nie, niestety nic. Bóg znowu śpi. Taki dostaliśmy wpis. Się musiał bardziej kraść. Ho, ho, ho. Dobra, to oddajemy, zobaczymy. Mapka jest prosta, nietrudna przynajmniej. No,
No, z tymi burzami ognia to mieliście szans. Ja, zakon jeszcze powie, o, pamiątkowe zdjęcie na koniec mapy. Pamiątkowy screen, jak to się mówi. No, trochę tam było akcji różnych. To co, już musimy wrócić do zachodniej gardy, musimy wrócić, nie? Dostaliśmy sporo doświadczenia. No to trzeba się dobyło. Dobra, to tak. Musimy wrócić do zachodniej gardy w takim razie, nie? Dobra. Zobaczymy, co on powie. Halikos, zwany zdrajcą, poświęcił handlarzy. Halikos nam powie. Die, room slave! Wbije nam w żebra. Jak ten posłanie, nie? No. Jedynki. Bo to niby zapomniany jest Shaikon. Coś musieli zrobić, żeby zapomnieli. Do Ili. Nie do Halikosa, tylko do Ili. O, były dostać nowe ciałko? Jak to? A ma to czerwony... Daj chociaż część zestawu. Widzisz, miany na wsi Lusz, czyli bohater z czasu Mrocznej Wojny. Co? Będzie o tobie pamiętać i chuj. What the fuck is that? Właśnie stworzy zapomniany Shaika, no i tak to się właśnie wypełnia. Także to ukończyliśmy ogólnie wszystkie questy główne. No, zostaje nam... Także trochę to jest takie zjebane moim zdaniem, bo to bohater poświęcił dość dużo i będzie zapomniany. Dlatego właśnie na to właśnie zapomniany Shaika, no i fajnie. I to... Musiał z tym pogodzić. No i super partia. Będą... Zachodnia garda będzie o nim pamiętać jak nosicielu dusz, czyli tym bohaterze z czasów Mrocznych Wojen. Ale nie jest wspomniany w ogóle w innych częściach, no i to tyle. O kurwa. Zakładam, kiedy byś widział to zakończenie? No jakoś, nie wiem, że to się pojawi na przykład na Sieldusz, jako... Przed tą na przykład wyprawą jeszcze do tego, do Ostoi, czyli do Władcy Smoków tam, a nie dostanie smokiem, że powiedzmy, że będzie on tutaj zapomniany Shaikan jakąś takim dowodzącym głównym, jak Thor Halikos niby jest. Wyruchali go bez głowy, kurwa. Coś ten styl. Dzięki, że ojebałeś tyle misji, że pokonałeś tylu przeciwników i w ogóle. I jeszcze masz do wypełnienia 4 mapy bez questów, no i fajnie. Że czerwony kult został pokonany tylko dzięki tobie i pomocy twoich towarzyszy. No ale chuj, no. Nawet Cory i Baladona nie będą o tobie pamiętać. Nic, no. Tyle, tak się kończy to chyba kompania, nie? Bo to więcej questów nie ma, nie? Głównych. Znaczy są jeszcze te jakby questy na arenie. Bo tam są dwa dialogi w postaci. No to możesz jeszcze tam uznać to za fabularne. To cóż, tyle z mojej strony. Tak się kończy krater, czyli niby końcówka, ale tam właśnie Lord jeszcze mówi, że są jakieś dwa questy niby. No to jak będzie Grigmy chciał, to możemy nagrać ewentualnie tą mapę jeszcze za chwilę. Strasznie mała, można tam pojedynkować się, plus dostajesz super zestawy, więc nie mamy gdzie latać generalnie. To do usłyszenia, widowie. Na razie, widowie. Elu.